Udane zbiory rzepaku mogą przynieść wyjątkowo wysoki zysk, bo rzepak to jedna z najbardziej dochodowych upraw. Jednak rośliny rzepaku od siewu do zbioru przebywają na polu niemal rok i w tym czasie muszą stawić czoła wielu czynnikom, które ograniczają plon. Są to okresowe susze, mróz, ataki chorób i szkodników. O wysokości plonu decyduje również optymalne wykorzystanie nawożenia, zwłaszcza azotowego. 15 lat temu Lidea rozbudowała swój program hodowli rzepaku. Wykorzystując bogatą wiedzę z zakresu genetyki, agronomii i biotechnologii, nasi hodowcy przeanalizowali ogromny zasób genetyczny rzepaku, aby znaleźć najlepsze materiały hodowlane do tworzenia nowych odmian. W procesie selekcji wykorzystano zaawansowane metody statystyki i sztuczną inteligencję. Kolejnym etapem w procesie hodowli były testy nowych odmian na polach produkcyjnych. Dzięki temu nowatorskiemu podejściu, łączącemu naukę i praktykę, hodowcy mogli połączyć najbardziej pożądane cechy w nowych odmianach. Efektem jest zupełnie nowa generacja genetyczna rzepaku. Nowa genetyka rzepaków Lidea jest wybitnie udana. Odmiany wprowadzone na rynek w 2023 roku dały znakomite wyniki plonowania w całej Europie. W 2024 Lidea wzbogaca ofertę o nowe odmiany rzepaku, które charakteryzują się imponującym potencjałem plonowania i niezwykłą odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne. Odkryj idealny rzepak. Zasiej sukces, nie tylko nasiona.